Nowa aktualizacja równa się nowe przedmioty za darmo, nowe skiny za darmo. No i w tym materiale powiem Ci, jak odebrać nowy skin za darmo, kto może go zdobyć, a naprawdę nie będzie to aż takie ciężkie, jak Ci się wydaje. Dodatkowo jest gwarantowana nagroda, gdzie również każdy będzie mógł odebrać unikatowe właśnie przedmioty związane z Fortnite'em i z nową tak naprawdę współpracą. Koniecznie obejrzyj ten materiał, żebyś wiedział, co możesz zrobić, żeby odblokować nowe darmowe skiny i przedmioty. Drogi widzu, ja jeszcze zachęcam Cię oczywiście do wzięcia udziału w moim konkursie, bo już niedługo będą wyniki. Jest to konkurs na ponad 3000 V-dolców, czyli 100 zł PaySafe Carda. Jedno co musisz robić, wszystko masz oczywiście w opisie, ale w skrócie subujesz mój kanał z dzwonem, followujesz na Instagramie, no i sprawdzasz, czy nie wykazał Ci mój kodzik SEIKAMSAR w sklepie i piszesz komentarz pod filmem konkursowym, link w opisie. To wszystko zajmie Ci to 20 sekund, a być może Ty wygrasz 100 zł PaySafe Carda, czyli naprawdę bardzo dużą nagrodę. Dobra, a teraz pozostajemy za darmo. Jak wiecie, ostatnio właśnie Epic Games nic nie robiło w związku z turniejami. Ja właśnie w poprzednim materiale, dokładnie wczoraj, mówiłem Wam, że czeka nas nowy turniej związany ze skinem. I tak, faktycznie, będzie to do zdobycia akurat w przypadku turnieju i będzie trzeba po prostu zdobyć odpowiednią punktację. Ale zanim wyjdziesz z tego materiału, to powiem Ci, że jest również nagroda gwarantowana. Co to znaczy, że po prostu nawet jeśli jesteś beznadziejny, to za sam udział tak naprawdę dostajesz nagrodę i warto się na tym skupić, dlatego że nie musisz tak naprawdę w ogóle umieć grać, musisz po prostu mieć, no nie wiem, 10-20 minut i będziesz mógł odebrać całkowicie za darmo przedmioty w Fortnite, a skin również będzie dostać prosto do bycia. Jaki będzie to turniej i jaki będzie to skin? W tym momencie widzimy tutaj właśnie na ekranie ten skinek i jest to Teen Titan Cups. Jest to dokładnie tutaj z młodych tytanów turniej, no i odbędzie się już, uwaga, uwaga, 12 maja. I co będzie trzeba zrobić, żeby zdobyć skina? Generalnie tutaj jest taki plus, że ten skin jest dosyć łatwy do zdobycia, gdyż wygrywa go naprawdę, ale to naprawdę masa osób. Ile osób wygrywa go w Europie? Wygrywa go 2625 miejsc i jest to turniej duo, czyli ponad 5000 osób dostaje nagrodę. Jest to faktycznie tutaj za wygranie turnieju, jakby za wzięcie udziału, ale tutaj od razu mówię, że jest ta nagroda gwarantowana, o której właśnie mogę Wam powiedzieć. Jaka jest nagroda? Nagrodą gwarantowaną właśnie będzie tutaj na przykład loading screen za 8 punktów. Loading screen, czyli po prostu ekran wczytywania. No i po prostu jeśli zdobędziemy 8 punktów, no to będziemy mieli właśnie taki ekranik, który będzie unikatowy. No i tutaj warto właśnie wspomnieć o tym, że 8 punktów zdobędzie każdy, dlatego że po prostu jest to turniej pod placement i żeby zdobyć 8 punktów, nie musisz robić nic poza wyskoczeniem z busa i po prostu z powodnym opadaniem na końcu mapy. To Ci wystarczy. Ale jeśli powiesz dalej, że Kamsar to jest za mało, no to również Epic Games oferuje nam unikatową emotkę. Jak widzicie, emotka jest właśnie na ekranie i jest to właśnie to graffiti takie, emotka graffiti i jest ona dostępna dla każdego, kto weźmie udział w turnieju. Także ta jedyne, co musisz jakby zrobić, to wziąć udział w turnieju. Także warto właśnie wziąć jakby sam udział, czyli zagrać jedną grę, gdyż po prostu jeśli zostawisz swoją postać na wku, to prawdopodobnie dostaniesz właśnie loading screen i graffiti, zajmie ci to 10 minut, no i masz po prostu dwie gwarantowane rzeczy. Oczywiście pamiętać, że nie są to może najlepsze nagrody, ale tak jak zawsze mówię, warto je odbierać, bo jak wiecie, jak w przypadku naklejek, emotek, również gracze je jakiś czas temu hejtowali, a teraz każdy z ogromną chęcią je odbiera, bo służą one jako na przykład plecaki, jako na przykład ikony, jako na przykład skiny do jakby skinów, czyli po prostu jak na superbohaterkach, czy tak jak na skinach standardowych. Każdy raz o co tryharduje, no a wy po prostu macie sobie to za darmo zbierać. A odnośnie troszkę więcej o tym konkursie, o tym turnieju właściwie, co musisz właśnie tutaj zrobić, co musisz wiedzieć. Pierwszą najważniejszą rzeczą jest, kiedy się on odbywa. Będzie to prawdopodobnie normalny turniej, z tego co właśnie w regulaminie wyczytałem. I polega on na tym, że jest to po prostu zwykły Battle Royale. Tak, teraz widzisz, ja tutaj właśnie, drogi widzu, gram jakąś giereczkę, no i będzie to na tej samej zasadzie. Turniej będzie duo i odbędzie się 12 maja, także już niedługo, jest on właśnie już niedługo. No i tutaj od razu mówię, że te skiny pojawią się w późniejszym terminie w sklepie. Teraz po prostu można je zdobyć za darmo. Kiedy się pojawią te skiny? Skiny mają pojawić się 14 maja, czyli tak naprawdę 2-3 dni tutaj po turnieju będzie można już je normalnie kupić za fałdolce. Jest to właśnie turniej duo, no i jaka jest punktacja? Punktacja jest bardzo pod placement, no i jest to właśnie punktacja dla osób też takich troszeczkę słabszych. Dlaczego? Dlatego, że jeśli jesteś mega słaby, to wystarczy, że będziesz siedział 10 na przykład gier w krzaku i po prostu dostaniesz tego skina. Tak to działa, jest właśnie taka punktacja, że za samą wygraną mam, uwaga, uwaga, 42 punkty. A za zabicie macie 1 punkt, także szybko licząc, twoje party musiałby zrobić 42 kille, żeby, czyli praktycznie zabić połowę lobby, żeby po prostu równało się to wygranej.
Za na przykład top 10 macie 24 punkty, za top 2 macie 36, także jak widzicie jest to po prostu punktacja pod placement i tylko możesz kampić. Co mogę ci zagwarantować, że prawdopodobnie jeśli wykampisz wszystkie gry i po prostu będziesz dobrze się chował na mapie, no to bez żadnego killa zdobędziesz tego skina. Tak to działa i jest to właśnie o tyle prosty turniej, że jak mówię, wystarczy po prostu siedzieć w tych krzakach. Jeśli ktoś ma cierpliwość, to oczywiście może. Ja was jeszcze chciałbym zachęcić do wpadnięcia właśnie na mój streamek, bo na pewno będę streamował ten turniej, bo na bank będę go grał. Oczywiście ja nie będę grał w typie siedzenia tutaj w krzaczku, także u mnie będzie po prostu ciekawiej, będziemy grać bardziej pod winy, no i mam nadzieję, że wygramy skiny, jak właśnie w ostatnich turniejach wygrywaliśmy, być może również teraz się uda. Oczywiście nie będzie to kampienie, a będzie to po prostu normalny gameplay, także serdecznie właśnie zapraszam. Z ważnych rzeczy jest jeszcze to, że oczywiście będzie to normalny tutaj turniej i będzie on dostępny na innych regionach. Co to znaczy, jeśli chcesz ten turniej zagrać, na przykład na Ameryce, czy na Katnaocani, to masz do tego prawo. Nie ma nigdzie informacji, że był jakiś region lock, czyli właśnie zablokowana gra między regionami. No i służy to tylko temu, jakby, że na przykład jeśli źle ci pójdzie na Europie, nie wygrasz, to możesz iść ze swoim kolegom grać na Ameryce. Na Ameryce oczywiście prize pool jest mniejszy, bo tam już wygrywa 1375 osób, jakby, przepraszam, drużyn, ale wychodzi i tak na to, że po prostu się upaca, bo Ameryka zawsze była łatwiejsza i pomimo tego, że tam jest 100 coś pingu ponad, no to w większości placementy mieliśmy i tak lepsze, jak graliśmy Amerykę. Również możecie próbować na Azji, Oceanii, Brazylii, czy na przykład na drugim właśnie, na Ameryce Północnej. Wszędzie możecie próbować i możecie po prostu starać się wygrać tego skina. Tak samo działa to w przypadku loading screena, czyli jeśli nekat nie możesz zagrać na Europie, to możesz zagrać w późniejszym terminie na przykład Ameryce, wbić 8 punktów, czyli po prostu przekampić w powietrzu. I to wszystko. Według regulaminu jeszcze wychodzi na to, że punktacja jest tak bardzo pod placement i tak naprawdę dla każdego są te nagrody za 8 punktów, że po prostu tak naprawdę za samo wejście do gry macie już jeden punkt. Za top właśnie 50 macie jeden punkt, za top 44 macie już dwa punkty. Także po prostu jest to mega opłacalne, no bo nie oszukujmy się, no ale za samo wejście do gry dostajesz punkty. Także tak właśnie to działa, przynajmniej jest to tak zapisane w regulaminie na ten moment. Z ważnych jeszcze takich informacji, kiedy będzie ten skin dodany do waszych kont. Dużo osób właśnie podczas takich turniejów pyta się Kamstar, a czy dostanę tego skina teraz, kiedy go dostanę i jak to wszystko sprawić. Już ci drogi widzu tłumaczę. Jeśli chcesz sprawdzić, jakie zdobyłeś miejsce, no to po prostu albo możesz scrollować tabelę, czego nie polecam, albo wejść na stronę Fortnite Tracker, na której wpisujesz swój nick i tam ci wyskakuje. Jeśli jesteś w top 2625, to dostajesz tego skina. Ty i twój kolega go dostajecie, no i jest to właśnie wasza wygrana. Jeśli jesteście poniżej, no to nie dostajecie tego skina, tylko dostajecie gwarantowane nagrody, czyli właśnie graffiti i loading screen. No i teraz, kiedy dostaniesz nagrody? Tutaj jest to taka troszeczkę sporna kwestia, dużo osób właśnie pyta się, czemu nie dostało tych nagród, no i już ci drogi widz odpowiadam. Nagrody są zawsze dawane po turnieju. Czasami są one wcześniej, czasami później. Czasami również jest tak, że nawet jedne osoby dostają, a inne muszą troszeczkę dłużej poczekać. Standardowy czas z mojego doświadczenia, bo ja już wygrałem kilka takich skinów w turniejach i generalnie wygrałem właśnie dosyć dużo już rzeczy w turniejach, no to wychodzi na to, że najczęściej nagrody są dawane tak do godziny po zakończeniu turnieju. Turniej kończy się właśnie wraz z ostatnią grą, czyli jakby na przykład jeśli turniej by trwał do 22, to 22:25 kończy się ostatnia gra i wtedy jest oficjalny koniec turnieju. Wtedy już punktacja się nie przemieszcza, no i dopiero wtedy tak naprawdę możemy dostać nagrodę. Wtedy trzeba jeszcze odczekać około pół godziny, bo w takim tempie właśnie Epic Games rozdaje najczęściej nagrody, czasem jest to godzina, no i powinien się dostać. Ja praktycznie zawsze skiny jak dostawałem, to dostawałem właśnie max po godzinie, często było to właśnie jakieś pół godziny, godzina to jest max, ale oczywiście jeśli nie dostaniesz tego, to po prostu poczekaj parę godzin, bo czasami jest tak, że Epic Games po prostu coś nie działa, no i jest to troszkę dłuższy proces i nie ma się co martwić, jeśli wejdziesz rano na grę, to oczywiście go zdobędziesz. No i tutaj jeszcze dużo osób mnie pytało, Kamstar, o której jest to godzinie. W tym momencie niestety nie jestem wam w stanie na to odpowiedzieć, gdyż w regulaminie nie znalazłem takiego zapisku. Generalnie regulamin również jest jeszcze niedokończony, bo data na przykład publikacji jest na sierpień dopiero. No i w tym momencie nie ma po prostu żadnej informacji, o której godzinie będzie. Prawdopodobnie będzie to godzina 18-19, gdyż wtedy są standardowo turnieje. Prawdopodobnie dowiemy się dopiero po aktualizacji, kiedy będzie ten dokładna godzina tego turnieju. Także musicie po prostu być na bieżąco i sobie wszystkie szczegóły sprawdzać. Możecie właśnie zadać pytania na streamach, czy na przykład w komentarzach, bądź sprawdzić naszego Discorda. No i duża tutaj informacja, że jeśli nie masz z kim grać tego turnieju, bo jest to turniej duo, to śmiało wbijaj na naszego Discorda, gdzie dajesz link w opisie.
Wtedy możesz znaleźć sobie ludzi do gry, a u nas jest naprawdę dużo osób. Mamy już około 1500 graczy Fortnite'a na naszym Discordzie, także po prostu wpadaj i śmiało szukaj i czuj się jak u siebie. Wszystko chyba wytłumaczyłem, sorki, że może tutaj wyszło 10 minut turnieju, ale chcę po prostu zrobić taką właśnie taki odcinek, że każdy, nawet nowy gracz, załapie o co chodzi i będzie mógł sobie zdobyć za darmo właśnie skiny. Mam nadzieję, że Ci się ten materiał podobał, ja Ci serdecznie dziękuję, drogi widzu, za oglądanie. Pamiętaj, żeby wziąć udział w naszym konkursie, subi kłapeczka w górę, oczywiście sprawdzacie kodzik SEJKAMSAR, czy macie, czy mam nie wygasł. No i pamiętajcie, żeby wbić na Discorda, followa, zostawić na Insta i to wszystko. Dziękuję, życzę miłego dnia, powodzenia w turnieju i zapraszam na nasze wieczorne live streamy. Siema, trzymajcie się, elo, bęc!